No, cześć wszystkim. Dzisiaj biorę sobie na tapetę klocki firmy LQS. Są to podróbki Minecrafta, My World. Jak sami widzicie, zestaw składa się z 46 klocków. Jest tu jedna minifigurka. Numer zestawu to 7921-3. Ponieważ jest to oczywiście znowu zestaw 8 w 1, co jest znowu nieprawdą. Jest to numer trzeci, który możecie, dzięki któremu możecie zbudować po złożeniu 8 konstrukcji taki wielki plac zabaw Minecrafta. Jeżeli chodzi o samą instrukcję, no to instrukcja jest bardzo malutka, była pognieciona, jest wielkości pudełeczka, ale mimo to bardzo fajnie się to buduje. Jeżeli chodzi o minifigurkę, no to minifigurka jak w Minecrafcie, kwadratowa główka, cała reszta, jak sami widzicie, wygląda następująco. Broń bardzo fajnie zrobiona. Nie mam innych minifigurek z Minecrafta. Byłem ciekaw, jak wypadają podróbki pod względem jakości klocków. Ponieważ z tej firmy nie było innych klocków, tylko Minecraftowe, więc wziąłem. No i muszę powiedzieć, że nie jest źle, ale też nie jest super fajnie, jeżeli chodzi o minifigurkę. Natomiast jeżeli chodzi o same klocki, no to tu jest już dużo, dużo lepiej, bo klocki wyglądają bardzo fajnie. Mamy też taki zestaw, który może strzelać. Chyba tak nie będzie strzelał. I sam zestaw, jak sami, strzela. Można sobie zrobić krzywdę. Więc trzeba uważać. Element w środku składa się z dwóch klocków. Góra, dół. Do środka dostajemy sprężynkę, wkładamy ją, zaciskamy. No i możemy sobie skonstruować taką wyrzutnię. Konstrukcja prosta, ale bardzo fajna. Zestaw kosztował 8,50, więc to nie jest jakoś tak bardzo, bardzo dużo. Chociaż jakby kosztowało 6,50, byłoby lepiej. Jeżeli chodzi o samą jakość klocków, to jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Minus to jest właśnie ta minifigurka, która jest trochę słabsza, bo są na niej rysy, na spodniach są plamy. No, na pewno figurka dostaje ode mnie maksymalnie 3. Za to klocki dostają mocne 4,5, bo nie było problemów ze złożeniem tego. Nie było też problemów jakichś niepasujących elementów. Jakościowo są podobne do klocków firmy Il albo M, które już wcześniej recenzowałem, albo Sembo. Bardzo fajne. Kolorystycznie też bardzo fajne. Nie odbiegają od siebie jakoś drastycznie odcieniami. Wszystko jest fajnej jakości. No, co do ceny, do ilości klocków, no to za 46 klocków 8,50, jeżeli ktoś chce same klocki dostać, no to nie jest tak źle, bo dostajemy taką wyrzutnię. Dostajemy też 6 takich lunet, które można wykorzystać jako fragmenty płotka, jakieś niebieskie kwiatuszki, więc to raczej nie jest zła cena. Natomiast minifigurka, no niestety, ale dostaje tylko 3, więc cały zestaw dostanie ode mnie 4, mimo tego, że klocki mają 4,5. No to tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem, no cześć!